No jest to killer. Cześć, tu Mobi, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was test długo wyczekiwany Redmi 7A by Xiaomi, czyli kolejny budżetowiec ze stajni Xiaomi. Co ciekawego w tym smartfonie jest? Najpierw przyjrzyjmy się obudowie. Wykonana jest z plastiku. Tutaj mamy niebieski metalik. Obudowa jest dosyć gruba, co mogłoby się wydawać problemem. Ale nie jest problemem, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pod spodem mamy ogniwo 4000 mAh, co w budżetowcach w Xiaomi pojawia się po raz pierwszy. I bardzo dobrze. Słuchajcie, przód mamy żywcem wzięty z Redmi 6A, ale jest jeden plus. Mamy tutaj Snapdragona 439, a nie Mediateka. Ekran 5,45 cala, gęstość 295 ppi, czyli taki standard, jeżeli chodzi o Xiaomi i chodzi o budżetowce. Jaka rozdzielczość? 720p. Również standard, ale nie możemy się nic spodziewać więcej, dlatego że przypominam, że ten smartfon w Chinach kosztuje w granicach 300 zł, w Polsce około 500, więc też jest na samym dole drabinki cenowej. Przejdźmy dalej do obudowy. Lewa strona, mamy tutaj szufladkę na karty. Po prostu się ją wysuwa tak jak każdą inną zwykłym kluczem, a tutaj mamy schemacik, czyli pełny dual SIM, nano SIM i micro SD karta do rozszerzenia oczywiście pamięci wewnętrznej. Prawa strona, potencjometr głośniej, ciszej i przycisk power. Dół, micro USB. No tu typu C jeszcze nie możemy się spodziewać, ale może już w 8 lub w 9 nawet budżetowcu wejdzie gniazdo USB typu C. Po bokach dwie maskownice głośników. Oczywiście głośnik jest tylko w jeden, a pod drugą kryje się mikrofon. Na górze mikrofon i złącze mini jack, czyli słuchawki standardowe nadal obsługiwane, co w średniakach Xiaomi jest coraz rzadsze, dlatego że często firma już rezygnuje ze złącza mini jack i pozostaje nam tylko albo przez przelotkę, przez złącze ładowania, albo ewentualnie przez Bluetooth. Ten konkretny model posiada 2 GB pamięci RAM. Podobno są też 3 GB pamięci RAM, ale ja jeszcze w żadnym sklepie się z taką wersją nie spotkałem. Z przodu mamy kamerkę 5 megapikseli, jasność 2,2, obsługującą HDR i nagrywanie 1080p w 30 klatkach na sekundę. Jeżeli chodzi o tył, mamy tutaj 13 megapikseli, jasność 2,2, czyli taka sama jasność. Oczywiście dioda doświetlająca, obsługuje HDR, obsługuje wideo nagrywane w 1080p w 30 klatkach na sekundę. 60 standardowo nie obsługuje. Jeżeli chodzi o ekran, mamy tutaj ranty ekranu otoczone ramką. Ramka prawdopodobnie też jest plastikowa, dlatego że przy dotyku nie czuję żadnego chłodu, tylko normalnie temperatura bardzo podobna do tylnej obudowy, ale mamy tu całkowicie płaski ekran. Czyli jeżeli ktoś lubi chronić swoje ekrany przez nakładanie szkła 9H, to na ten ekran sprawdzi się bardzo dobrze, dlatego że nie mamy tutaj wyoblenia 2,5D. Czas zajrzeć do środka. Standardowo ekran powitalny. I ikony. Mamy tutaj MIUI. Żeby nie być gołosłownym, już wchodzimy w szczegóły. Mamy wersję Androida 9. Mamy stan aktualizacji zabezpieczeń na 1 maja. Mamy MIUI Global 10.2.1. Tak jak mówiłem, Snapdragon 439 posiada 8 rdzeni 2 GHz. To jest naprawdę już nieźle. Potem Wam pokażę, jakie są wyniki w AnTuTu. Pamięć wewnętrzna dosyć zapchana w tej chwili aplikacjami, trochę zdjęciami, filmami, które wykonałem podczas testu. RAM 2 GB. Pod unboxingiem padło parę pytań i bardzo dobrze, lubię takie pytania, wtedy wiadomo, co na teście zawrzeć. Czy ma wybudzanie dwuklikiem? Więc już Wam to sprawdzam. Jest wybudzanie dwuklikiem, ale pokażę Wam jeszcze fajniejszą rzecz, którą w budżetowcach ciężko znaleźć.
Widzieliście? Jeszcze raz. Wybudzenie przez podniesienie smartfona. Uważam to nawet za lepsze rozwiązanie niż samo wybudzanie dwuklikiem, bo nie trzeba klepać w ekran. Ale oczywiście jedną i drugą funkcję możecie sobie ustawić. Nie ma czytnika linii papilarnych. Trochę szkoda. Już Wam pokazuję, gdzie to jest. Wyświetlacz. I tutaj. Podwójne stuknięcie ekranu wybudza urządzenie. I podnieść, aby wybudzić. Tutaj w wyświetlaczu więcej nie ma. Mamy rozmiar tekstu, który sobie możemy powiększać. Jest SK w tej chwili. Jeszcze raz wrócę. Mamy XS, S, M, L, XL i XXL. Także jeżeli to jest smartfon na przykład dla starszych osób, to powiem Wam, że to byłby dobry wybór. Brak szkła na tyle. Brak 2,5D szkła na ekranie. Możemy zabezpieczyć szkłem hartowanym. I jeszcze możemy bardzo mocno powiększyć sobie tutaj czcionkę. Ja zostawiam na S, bo to najbardziej lubię. Kolory i kontrast. Domyślne, ciepłe, chłodne. Standardowy, zwiększony kontrast automatyczny. No i na tym nam się tutaj kończy. Jeszcze oczywiście możemy sobie te kolory, jeżeli chodzi o ich barwę, ustawić tutaj płynnie, przechodząc w tą stronę barwy, którą lubimy. Ustawiam na domyślne, czyli na środku. Tryb czytania to jest coś takiego jak eliminacja barwy niebieskiej. Na szczęście jej intensywność możemy sobie tutaj dopasować. Eliminuje nam to światło niebieskie, nie do końca na pewno, prawda, ale eliminuje dosyć w naszym znaczącym stopniu. I na przykład jeżeli sobie czytamy, szczególnie wieczorem, jest to bardziej zdrowe dla naszych oczu. Tryb czytania, więc jest to właśnie eliminacja światła niebieskiego. Możemy sobie w ogóle ustawić harmonogram. I wtedy automatycznie nam się będzie to ustawiało, kiedy chcemy. Czyli filtr światła niebieskiego jest. Przechodzimy dalej. Tapety, tu już macie zdjęcie lokalne, zainstalowane fabrycznie, ostatnio używane. Jest trochę fajnych wgranych, więc można sobie coś wybrać. Oczywiście też można sobie pościągać z sieci albo zrobić z własnych zdjęć. Dźwięki, wibracje standardowo, blokady i hasła. Widzicie to? Widzicie? Dodaj dane twarzy. Proszę bardzo. Słuchajcie, dodaję dane twarzy. Złapał bardzo szybko. Strasznie rozmazane. Ale teraz zobaczymy sobie jedną rzecz. Czyli to, co ja lubię na przykład w Samsungu. Czyli wybudzenie przez podniesienie smartfonu i rozpoznawanie twarzy, odblokowanie. Poszło. Tylko, że jeszcze chcę od nas przesunięcia palcem. Mam nadzieję, że da się to gdzieś wyłączyć. Wolę to uproszczone odblokowywanie, czyli patrzę na ekran i od razu pojawia mi się ekran z ikonami, a nie ekran blokady. Możemy sobie tu też tak zwane gesty konfigurować. Czyli wybudź za pomocą głośności. Podwójne kliknięcie przycisku zmniejsz głośność, włącza aparat. Zobaczymy, co jest w danych w ustawieniach zaawansowanych. Na ekranie blokady. Informacja właściciela. Odblokuj za pomocą urządzenia Bluetooth. Tryb kieszonkowy. Pozostań na ekranie blokady po odblokowaniu. I to powinno być to, czego szukałem. Jeszcze raz. Wyłączamy. Podnosimy. Patrzę. I jest. I bardzo dobrze, słuchajcie, że to w końcu w budżetowcu jest, bo to jest naprawdę świetna funkcja i płynnie pozwalająca korzystać z telefonu. Bez zbędnego klikania, przeglądania, przesuwania i tak dalej. Po prostu chcemy skorzystać z telefonu, bierzemy go do ręki, patrzymy na niego i mamy. I to jest naprawdę szybkie. To jest naprawdę szybkie odblokowywanie. Ten telefon bardzo fajnie rozpoznaje twarz. Widzicie to? Właśnie w takich przypadkach nie potrzebujemy tak naprawdę czytnika linii papilarnych, jeżeli aparat działa tej prędkości. Powiem Wam, jak na budżetowca, szał. Po prostu szał.
Zaskakuje ten mnie smartfon, dlatego że fajnie, że Xiaomi tyle różnych funkcji dodało do niego, a nie jest to taki typowy budżetowiec po prostu z okrojonymi funkcjami, które w innych jego smartfonach występują. Zobaczymy jeszcze, czy pasek nawigacji da się nam tutaj zastąpić przez gesty. Wskaźnik baterii, jak widzicie, jest procentowy, nie trzeba dogrywać żadnych aplikacji. Skróty gestów i przycisków. Uruchom automat, zrób zrzut ekranu. Uruchom asystenta Google. Wyłącz ekran, włącz latarkę. Podwójne kliknięcie, możemy sobie wybrać, jak widzicie. Podwójne kliknięcie, przytrzymaj przycisk ekranu, bla bla bla, dobra. Już nie będę tego wszystkiego czytał. Rewelacja, słuchajcie, rewelacja, chociaż najbardziej lubię z Motorola potrząsanie tym telefonem, włączanie. Ale tutaj, jeżeli przy wyłączonym działałoby tak samo, zaraz zobaczymy sobie, czy jest podwójne kliknięcie przyciskiem zasilania. O właśnie, i to bardzo jest wygodne, więc sprawdźmy sobie. Wyłączony telefon. I jest. Słuchajcie, super, naprawdę super. Już lubię Xiaomi za te wszystkie funkcje, które tutaj dało bez obcinania czegokolwiek. Dwa razy ponownie kliknięcie wyłącza nam. Dwa razy włącza nam. Świetnie, bardzo dobrze. Świetnie, świetnie, bardzo dobrze. Przepraszam wam, że tyle dobrych i ciepłych słów mówię o tym smartfonie, ale jest to smartfon za 300 zł. Za 300 zł, który ma wszystko, czego ja potrzebuję do obsługi smartfona, mając S8. Tak, naprawdę, Xiaomi, jeżeli chodzi o budżetowce, w tym momencie no, rozbiło bank. Nie ma żadnego smartfona do 500 zł, który by się zbliżył możliwościami nowego smartfona, nieużywanego, nowego smartfona, nawet właśnie w polskiej dystrybucji za 500 zł, który by się zbliżył ilością funkcji, które posiada, baterią 4000 mAh i naprawdę wydajnym Snapdragonem 439. Ale dobra, szukajmy dalej, dlatego że ja lubię gesty. Zobaczymy, czy te gesty tutaj są. Asystent dotyku, gdzie to jest? Podziel ekran, jeszcze lepiej. Tak samo możemy sobie skrót do tego ustawić. Pokaż menu. Naciśnij przycisk zasilania przez pół sekundy, aby włączyć asystenta Google. Dioda powiadomień. Proszę bardzo. Wiecie, jakby tutaj Xiaomi niestety tego nie zrobi i jeszcze długo nie zrobi, czyli dało NFC, powiem wam rewelacja. Dioda, duża bateria, oszczędny Snapdragon, ekran wystarczającej wielkości, bez żadnych noczy i innych głupot. No, ideał smartfona za 500 zł, czy za 300 w Chinach. Jest. Słuchajcie, wyświetlacz pełnoekranowy. Także jest go troszeczkę trudniej znaleźć, ponieważ tu mamy osobiste jako wyświetlacz, a tu mamy wyświetlacz pełnoekranowy i tu mamy właśnie przejście na gesty. Przejście na gesty z przycisków. I wtedy całe 5,45 cala mamy do swojej dyspozycji. Przesunięcie w górę, przytrzymanie. Wszystko sobie stąd kasujemy. Tu jest powrót. Łączymy jakąś aplikację. Dobra, niech będzie galeria. Tu już są zdjęcia, które wykonałem. Też rzucę do tego testu, tylko będą za chwilę. Zamykanie aplikacji. Wyświetlacz pełnoekranowy. Mamy pokazane gesty. Przejdź do głównego ekranu. Na środku. Otwórz ostatnie. Otwórz ostatnie. Przesuń w górę od dołu ekranu i przytrzymaj. Czyli wtedy pokazują nam się te wszystkie karty, które mamy otwarte. Wstecz. Działa. Aktywuję akcję aplikacji. Tego nie używałem. Przełącz do poprzedniej aplikacji, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć gestów i możemy się pozbyć przycisków funkcyjnych, czyli tego dolnego paska nawigacji. Ja go nie lubię, moim zdaniem to jest już przeżytek totalny, ale niektórzy tego używają, więc też mogą z tego korzystać. Ekran główny i ostatnie otwierane. Myśli manager pulpitu, jak widzicie, pokaż stan pamięci, o. Wyświetl propozycję. I tu chyba przy... Tak, mamy. Na samej górze. 966 MB z 2 GB dostępne. Na górze jaśniej, ciemniej i automat. Tutaj wszystkie ikony.
Tutaj macie pasek głośności. Jeżeli uruchomicie go sobie potencjometrem, to możecie szybciutko go wyłączyć, jeżeli chodzi o dźwięk, lub włączyć. I tak samo płynne podgłaśnianie i ściszanie. Moim zdaniem to jest bardzo fajna funkcja, która weszła w MIUI 10. Właśnie taki gruby pasek potencjometru głośniej, ciszej, a także jaśniej, ciemniej. Jest to bardzo wygodne w obsłudze. Nie wiem, co tam chcecie jeszcze z funkcji Bluetooth, Wi-Fi, przenośny hotspot, użycie danych, wyświetlacz, tapety, motywy, pamięć wewnętrzna, standardowe wyliczanie, co ile nam zajmuje, pamięć systemowa 6,4 GB, czyli tak naprawdę z 16 mamy 9,6 GB na wstępie wolnego. Ja już zapchałem to większością rzeczy. Konto Xiaomi, synchronizacja, aplikacje zainstalowane, sklonowane, uprawnienia. Wszystko tutaj mamy. Wszystko tutaj mamy. Słuchajcie, w smartfonie za 300 zł wszystko tutaj mamy. Na pewno chcielibyście się dowiedzieć, jak wydajny jest ten smartfon. Benchmark Antutu 722 i uwaga, 75 tysięcy punktów Antutu. Słuchajcie, już nie pamiętam dobrze, jak to wszystko wygląda dokładnie w liczbach. 75 tysięcy punktów, słuchajcie, to jest tyle samo, ile osiąga Snapdragon 625. Jaka spora analogia. Dlatego, że mamy tutaj 8 rdzeni po 2 GHz, czyli tak samo jak w Snapdragonie 625. A Adreno mamy 505. W Snapdragonie 625 mamy Adreno 506. Powiem Wam, że strasznie mi to wygląda na rebrandowanie Snapdragona 625 na Snapdragona 439. Dlatego, że właśnie wydajność tego smartfona jest praktycznie identyczna. Zegary procesorów, rdzeni, są identyczne. Więc tak naprawdę dostajemy wydajność średniaka jeszcze sprzed roku, bo Snapdragon 625 jest w Xiaomi Mi A2 Lite, który jest bardzo popularnym i dobrym smartfonem. Zresztą, jak popatrzycie na budowę tego smartfona, tamten jest większy, ma troszeczkę ekran, bo tam jest chyba 5,8 cala oraz ma notcha, natomiast bateria ta sama. Sok wydajności taki sam. Tam jest Android One program, tu jest MIUI, to już zależy kto co lubi. Ale dostajemy za połowę mniejsze pieniądze smartfon o tej samej wydajności. Tam jeszcze mamy z tyłu aluminium, co jest dużym plusem, i czytnik linii papilarnych. Tutaj dostajemy bardzo dobrze działający Face Unlock. Jak dla mnie lepiej. Lubię czytnik linii papilarnych na tyle, natomiast Face Unlock używam częściej. Więc za połowę ceny dostajemy smartfona o tych samych właściwościach. Moim zdaniem ten smartfon będzie hitem. 5A był hitem. Bardzo dużo ludzi go kupowało i mój film, który był na kanale jako jeden z pierwszych w Polsce, czy może nawet pierwszy, ma bardzo dużo wyświetleń, jak na mój kanał, bo ma ponad 50 tysięcy. Mam nadzieję, że ten o 7A będzie również, bo pokazuję Wam tu wszystkie dokładnie funkcje. Także macie 75 tysięcy. Słuchajcie, Antutu, jak jest w grach? Zapytacie na pewno. To już samo, że jest 75 tysięcy punktów, czyli tak samo jak z Snapdragonem 625, możecie być pewni, że ten smartfon poradzi sobie w każdej grze. I tak, testowany Modern Combat 5, Real Racing 3, GTA 3 i Brawl Stars. Oddzielny film z tych czterech gier, dokładnie pokazujący, jak płynność wygląda, będzie też na kanale. No i macie te cztery gry. Delikatne ścinki, delikatne, i to w intrze, zauważyłem na Modern Combat 5. Ale jest to gra, która potrafi wyłożyć naprawdę nawet średniaki. Tutaj delikatne ścinki podczas pływania do takiej dziury w podłodze. Na samym intrze, to kto zna tą grę, początek, to wie dokładnie i będziecie mogli to sobie zobaczyć też na filmie z testu gier. Nie ma gry, która by dobrze tutaj nie działała. Pewnie powiecie, że brakuje Wam jeszcze tutaj PUBG. Zainstaluję PUBG i Wam sprawdzę. Ale ponieważ grałem na Snapdragonie 625, to wiem, że nie będzie tu też problemu z płynnością grania nawet w PUBG. No właśnie ta scena tutaj. I płynnie, bezproblemowo.
Słuchajcie, no pokażę Wam wstępnie te zdjęcia. Robiłem zdjęcia nocne. Będziecie mogli sobie te zdjęcia dokładnie obejrzeć, bo będą wgrane. Szumy? Tak, są w nocy szumy. Nie możemy się tu nic dużego spodziewać. Mamy tutaj smartfon za 300 zł, czy w polskiej dystrybucji za 500 zł. Tak szybko sobie przerzucę, jak to tu na ekranie jest widoczne. A, jeden minus tego smartfona, który zauważyłem podczas wykonywania zdjęć nocnych. Bardzo długo łapie ostrość. I moim zdaniem jest to problem. W dziennych zdjęciach nie zauważyłem żadnych problemów, jeżeli chodzi o łapanie ostrości. Natomiast w nocnych zdjęciach jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o zdjęcia makro, też zobaczcie sobie zdjęcia makro. Tutaj macie zdjęcie już niestety usychającego liścia kasztanu. Czyli co? Mamy początek sierpnia, a idzie jesień. A kiedy lato? Niestety pogoda taka jaka była, czyli pochmurna, więc tutaj dużo światła nam brakuje. Natomiast możecie zobaczyć jak zdjęcia wyszły, tak? W takiej nawet pogodzie, a nie tylko w super doświetlonym dniu. Wszystkie te zdjęcia będą po kolei zaraz pokazane. Jak zwykle standardowa trasa przy Zamku Lubelskim. Szum z ulicy. Brak stabilizacji obrazu. Redmi 7A by Xiaomi. Teraz aparat. 13 megapikseli, jasność 2,2. I tak jak już przed chwilą powiedziałem, jeżeli chodzi o noc, to jest to odczuwalne. Te 2,2 jest to trochę mało, szumy są dosyć spore. Tutaj chociaż te 2,0 jasność, no idealnie była 1,8, ale mamy tutaj
mamy tutaj budżetowca, więc tutaj nie możemy się wiele spodziewać, ale i tak robi zdjęcie naprawdę niezłe, a w ciągu dnia zdjęcia są naprawdę zadowalającej jakości. Mamy HDR, mamy tutaj filtry, oczywiście lampa, włączenie, wyłączenie, ustawienia, samowyzwalacz, kwadrat, krajobraz. I ustawienia. Tagi graficzne, dźwięki migawki, tryb kieszonkowy, sygnatura czasowa, siatka, zrobienie zdjęcia przez dotknięcie i złapanie ostrości, skanowanie kodów QR od razu i to jest bardzo dobra funkcja, powinna być w każdym aparacie, to się bardzo przydaje. Kadr możemy sobie wybrać, lustrzane odbicie, zdjęcia seryjne, kadr 4x3, 16x9 i 18x9. Jakość zdjęcia niska, normalna i bardzo dobra. Szkoda, że nie ma tu konkretnych rozdzielczości do wyboru. Funkcje przycisku głośności. I to jest, powiedzmy, tyle. Jedynie czego mi brakuje, to właśnie wyboru rozdzielczości, w której wykonujemy zdjęcie. Jeżeli weźmiemy sobie wideo, mamy tutaj na szybko tylko i wyłącznie lampę. Mamy timelapse. I mamy ustawienia. Praktycznie te same, ale możemy to sobie już wybrać. Czyli Full HD 30 klatek na sekundę lub HD 30 klatek na sekundę. Brakuje mi tutaj HD 60 klatek na sekundę. Szkoda, nie obsługuje. Timelapse, mamy dosyć sporo ustawień, które możemy sobie tutaj przypisać. Od 0,06 sekundy do 60 sekund. Pozostałe ustawienia są takie same. Mamy jeszcze tryb Pro. Tryb Pro, który nam daje filtry i ustawienia ISO. Teoretycznie do 3200, ale szumy wtedy będą ogromne. I balans bieli. Przysłona, balans bieli, kilka ustawień i ustawienia potencjometrów. Tutaj dokładnie możecie sobie wybrać barwę. Auto. Także w tej wersji Pro, co też dziwne, że smartfon budżetowy ma w ogóle taki tryb jak Pro, czyli ustawienia, które możemy więcej zmienić, to jest naprawdę duży plus. Krótkie wideo. Czyli tutaj zwolennicy wrzucania króciutkich filmów na Instagrama, Facebook czy tego typu portale społecznościowe też będą zadowoleni. Słuchajcie, zobaczymy, ile będzie miał ten filmik. A jak widzicie, nawet obraca się zegar i odlicza nam na górze czas, ile jeszcze pozostało do końca. Też bardzo dobrze, bo chociaż wiemy, kiedy musimy skończyć. 15 sekund. I to była aplikacja aparatu. Też dostałem pytania, czy jest radio. Powiem Wam, jest. I zobaczcie, nie ma podłączonych słuchawek. Czyli korzystamy tylko z anteny wewnętrznej radia, znaczy smartfona. I radio normalnie nam działa.
skrzeczy, nic nie trzeszczy, dźwięk jest płaski, ale naprawdę nie jest źle. Tutaj sobie możemy zrobić jeszcze całe skanowanie stacji, ale nie o to chodziło. Także mamy normalne radio FM działające bez słuchawek i działające na pełnej głośności, bez charczenia. Także bardzo fajny głośniczek tutaj Xiaomi zamontowało. Co Was może jeszcze interesować? A, radio FM działa sobie w tle. Co Was może jeszcze interesować? Działanie baterii. Ja sotów nie robię. Ci, co oglądają moje filmy, wiedzą, że ja sotów nie robię, dlatego że uważam to za kompletny idiotyzm, ponieważ musiały być idealne warunki u każdego użytkownika w używaniu smartfona, czyli taka sama ilość danych, które przejdą przez niego, taka sama, ilość rozmów wykonanych, SMS-ów, MMS-ów i tak dalej. Nie da się z SOT-u po prostu prosto przeliczyć, że mamy SOT na przykład 5 godzin i u każdego będzie 5 godzin. Nie, bo jeżeli ktoś będzie grał, jeżeli będzie oglądał filmy na YouTubie, to będzie mu więcej zżerało, rozumiecie, baterii, niż tym osobom, które używają na przykład do przeglądania internetu i to jeszcze inaczej będzie schodziła bateria przy używaniu danych komórkowych i inaczej będzie schodziła przy danych przez Wi-Fi. Więc ja robię takie swoje użytkowe testy i w tej chwili zrobiłem dwie. Czyli mamy oglądanie YouTube'a przez godzinę na Wi-Fi schodzi 8% baterii. Jeżeli chodzi o gry i to naprawdę wymagające, te cztery, które tutaj widzieliście i były grane na okrągło, nie to, że sobie telefon leżał i coś tam wyświetlał, nie. To było cały czas używanie tego smartfona. Przez godzinę schodzi 16%, czyli oglądanie filmów na YouTube'ie. Tak, i tak samo wychodzi przy wgraniu filmu sobie i oglądaniu. To jest praktycznie identyczne, tylko jeżeli odłączycie w tym momencie Wi-Fi, to czas Wam się troszeczkę wydłuży. Nie będzie to 8% na godzinę, tylko będzie w granicach 6-7% na godzinę. Natomiast przy grach też Wi-Fi było, bo wiadomo, że większość gier teraz jest wymaga połączenia z internetem i na godzinę zeszło 16%. Przeliczając prosto, 6-7 godzin nagranie w gry. Ta bateria z tym procesorem i z tym ekranem Wam wytrzyma. Więc jak dla mnie wynik bardzo dobry. To co? Czas przejść do podsumowania. Dostajemy dosyć lekki, plastikowy smartfon z dobrą baterią, średnim Snapdragonem 439, który tak jak mówię jest praktycznie rebrandem dla mnie 629, przynajmniej jeżeli chodzi o jego parametry, o jego wydajność. I dostajemy taki smartfon w tej chwili w cenie 300 zł. Nie wspomniałem jeszcze o wymiarach tego smartfona, to zostawiłem na koniec, ale jak widzicie, w ręku on leży bardzo dobrze i palcem jestem sobie w stanie trafić praktycznie w każdy punkt, który tylko chcę. Więc przejdźmy na koniec do jego wielkości. Mamy tutaj wysokość 146,3 mm, szerokość 70,4. Wszystkie 70 dobrze leżą w dłoniach i to osoby, które używają większych smartfonów, wiedzą, że z tym jest problem. Jak smartfon ma 74-75 mm, z jego używaniem jest problem. 70, nawet jak ma duży ekran, nie taki jak ten, tylko 6-calowy, jest dużo bardziej wygodna. Jeżeli chodzi o grubość, tak jak mówiłem Wam na początku, no tutaj nie mogli się popisać projektanci, bo wsadzili baterię 4000 mAh, więc mamy tutaj 9,5 mm. 9,6 dokładnie milimetra. Waga 165 gramów. 165 gramów ostatnio testowałem Samsunga A50 z dużo większym ekranem, ale również z baterią 4000 mAh. I waga tamtego smartfona była taka sama jak tego. Czyli prawdopodobnie w większości smartfonów najwięcej waży ogniwo. I dopóki nie uda się budować lżejszych ogniw, to nawet w plastikowych obudowach te smartfony będą ważyły swoje. A takie 160-170 gramów jest to jeszcze waga dosyć wygodna dla dłoni, kosztem tego, że nie mamy tutaj aluminium, ale mamy plastik. Dobra, pora kończyć ten test. Minęło kupę czasu. No jest to killer. Jest to po prostu killer w tej kategorii cenowej. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego smartfona, nie lubi dużo pieniędzy wydawać, chce, żeby mu bateria dobrze trzymała, jakiś tam gierek sobie czasem poużywa, aparat od czasu do czasu, bo używa normalnych aparatów, chociaż kompaktów, a nie aparatów w smartfonach, a ten smartfon ma mu służyć do internetu, do komunikacji, jest to wystarczający smartfon dla każdego.
przy tych założeniach, które przed chwilą powiedziałem. Jeżeli oczywiście macie większe wymagania, no to wtedy musicie spojrzeć na smartfony droższe. Ale powiem Wam, że jest to pierwszy smartfon za 300 zł, który spełnia wszystkie moje osobiste wymagania co do smartfonu. Co do smartfonu, który bym używał na co dzień. Dobra, podsumowując, słuchajcie. Ten smartfon kosztuje 300 zł w Chinach, 500 zł w Polsce. Jeżeli ktoś szuka budżetowca albo zastanawia się nad starym używanym średniakiem, to nie ma co się zastanawiać nad starym używanym średniakiem, tylko właśnie sobie kupić tego budżetowca, który ma Snapdragona 439, Face Unlock, szybko, dobrze działający, baterie 4000 mAh, poprawny aparat, oprócz zdjęć nocnych, bo zdjęcia nocne są tu dla mnie zdjęciami tylko poglądowymi, ale zdjęcia dzienne są naprawdę ładne. Radio FM działające bez słuchawek, głośnik nietrzeszczący, jakość rozmów na odpowiednim poziomie. Wszystkie te funkcje, które wykorzystujemy tak jak naprawdę na co dzień. Przeglądanie internetu na ekranie 5,45 cala bez żadnego notcha i bez odcięć różnych. To naprawdę ten smartfon jest godny polecenia. I to tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się test, bo starałem się go zrobić najdokładniej jak potrafię. Jeżeli oczywiście podobał Wam się, to lajkujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem, to subujcie. I do usłyszenia.